Stara piłkarska prawda mówi o tym, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. W meczu z Chrobrym Głogów żółto-niebiescy przekonali się o tym bardzo boleśnie. Zmarnowanymi, znakomitymi okazjami do zdobycia goli można by obdzielić nie jedno, a kilka spotkań ligowych. Ale zobaczmy sami. Jeszcze w pierwszej części spotkania ciekawych podbramkowych akcji z obu stron było jak na lekarstwo. Będący ostatnio w bardzo dobrej dyspozycji Adam Młodzieniak dwukrotnie z rzutu wolnego uderzał prosto w mur. W tej sytuacji skrzydłowy Elany Tomasz Grudzień uderzył po ziemi za pola karnego, ale piłka w bliskiej odległości minęła bramkę Michała Augustyna. Zobaczmy kolejną akcję Elany. Ładnie przedzierał się Mikołajczak, podanie do Młodzieniaka, a ten, podobnie jak wcześniej Grudzień, uderza minimalnie obok bramki Chrobrego. Reakcja trenera Dariusza Durdy jak najbardziej zrozumiała. Nieliczne podbramkowe szanse zawodników Beniaminka rozgrywek kończyły się równie nieskutecznie. W 36 minucie pierwszej części spotkania boisko z powodu urazu opuścił Radosław Mikołajczak. W jego miejsce na placu pojawił się Wiaczesław Zamara. Wejście Białorusina dało Elanie zastrzyk świeżości, ale upragnionego gola nie przyniosło. Po pierwszej połowie na Bema cały czas 0-0. Torunianie powinni objąć prowadzenie tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania. Mądrzejewski podał do sędziaka, ten ładnie wypatrzył Zamarę, a fatalnego błędu Augustyna nie wykorzystał Kelecz i Janaczo. Tak jest, drodzy Państwo, obrońcy Chrobrego doskonale wiedzieli, że ten mecz powinni już przegrywać. Kilkadziesiąt sekund później, po uderzeniu głową Adriana Bartkiewicza, bramkarz Chrobrego odkupił swoje winy. Tomasz Grudzień próbował z daleka, a Kelecz Janaczo z bliska, jednak minimalnie obok bramki. Elana nie zwalniała tempa. Damian Sędziak utrzymał się przy piłce, podał do Wiaczesława Zamary, ten uderzył i tym razem Augustyna wyręczył graczy z pola. Dosłownie kilkadziesiąt sekund później kolejna wymarzona okazja do zdobycia bramki i po raz kolejny zabrakło naprawdę niewiele. Biegowego pojedynku spróbował wprowadzony na boisko Grzegorz Mania, ale Michał Augustyn był na stanowisku. Widząc strzelecką niemoc kolegów, uderzenia zza pola karnego spróbował Tomasz Grudzień, jednak piłka minęła bramkę o dobre kilkadziesiąt centymetrów. Sytuacje, które gdzieś tam próbowaliśmy skonstruować i wychodziło naprawdę fajnie, w końcu się zemszczą i się zemściły. Oto 71. minuta spotkania. Obrońców Elany wyprzedził Przemysław Stasiak i to zawodnicy Chrobrego Głogów objęli prowadzenie na stadionie miejskim. Elanowcy rzucili się do odrabiania straty. 1-1 powinno już być po tym kapitalnym uderzeniu z rzutu wolnego Pawła Mądrzejewskiego. Co nie udało się wtedy, udało się w 77. minucie, gdy w polu karnym fantastycznie znalazł się stoper Elany Arkadiusz Czarnecki. Wiedzieliśmy, że jak Elana strzeli nam bramkę na 1-1, musimy się podnieść z kolan, bo trener nie ukrywał tutaj, że przyjeżdżamy po 3 punkty, mimo iż Elana jest do tej pory była liderem, czy jest liderem. Kluczowa dla losów spotkania okazała się 81. minuta meczu. W bardzo kontrowersyjnej sytuacji sędzia zdecydował się odgwizdać faul dla piłkarzy z Głogowa na skraju pola karnego Elany. Mający na swoim koncie blisko 200 rozegranych w polskiej ekstraklasie spotkań Zbigniew Grzybowski takich okazji nie marnuje. Torunianie jeszcze raz podjęli próbę odrobienia strat. Decydujący cios zadali jednak goście. Defensywa Elany zaspała, nie najlepiej zachował się Osiński i było 3-1 dla Chrobrego. To był zdecydowanie najsłabszy tegoroczny występ w bramce Elany popularnego Osy. Dobre uderzenie Zbyszka, ale dostał w ten sam róg, w którym stał i tu mógł inaczej zareagować. Przy trzeciej bramce uważam, że ewidentny błąd też bramkarza, mógł szybciej zareagować i na pewno tutaj tego gola by nie było. Jest młody, niedoświadczony zawodnik i właściwie jeszcze się dużo musi uczyć. Mimo przegranej, Torunianie także dzięki korzystnym wynikom innych spotkań zachowali pozycję lidera grupy zachodniej. W sobotę 24 września żółto-niebiescy będą bronić prowadzenia w meczu wyjazdowym z Rakowem Częstochowa. Na wyróżnienie zasługuje postawa kibiców Elany,
którzy przez cały mecz głośno dopingowali swój zespół. Co najważniejsze, najgłośniej wtedy, gdy piłkarze wsparcia potrzebowali najbardziej.